ponowimy interwencję poselską. Jeszcze raz wyślemy dokładnie te same pytania. Przypomnę, to są między innymi pytania o to, jaki jest koszt remontu starego stadionu, z czego pan prezydent planuje spłacić te dodatkowe 100 milionów, które trzeba będzie wyłożyć na budowę nowego stadionu. Czy planuje obniżenie bądź jakby zamrożenie pensji pracowników samorządowych, tak żeby sfinansować budowę stadionu? Jakby skąd w ogóle planuje wziąć te środki? Jeżeli nie uzyskamy odpowiedzi na to pismo, które ponowimy, to wejdziemy z interwencją, z kontrolą poselską do ratusza, domagając się zobaczenia tych dokumentów. Jeżeli ich nie zobaczymy, to będziemy apelować do Rady Miasta o niezatwierdzenie tego wydatku ze względu na brak analizy kosztów. Potrzebujemy informacji, pełnej informacji, czy to jest zasadny wydatek. My potrzebujemy informacji, czy obywatele i obywatelki Opola uważają, że to jest zasadny wydatek. Nie może być tak, że po prostu na widzimisię prezydenta bez analizy kosztów, bez analizy tego, czy obywatele i obywatelki, mieszkańcy i mieszkanki uważają, że jest to zasadny wydatek, po prostu budować stadion za 200 milionów. To jest ogromna suma. To jest ogromna suma, która nie pójdzie na transport publiczny, nie pójdzie na podwyżki dla pracowników samorządowych, takich na przykład właśnie jak pracownicy DPS-ów, którzy w trakcie pandemii wykonywali naprawdę tytaniczną pracę, żeby docierać do wszystkich potrzebujących.